Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku Stated Grail The Fall of Avalon. No i co, słuchajcie, no trzeba w końcu wejść tam, ale widzę, że powoli też chmura się tu zbliża, więc dobrze by było to jakoś sensownie rozegrać. Tu chyba już nikogo więcej nie będzie. Omiętka! Omiętka się przyda. Odkryto nową lokalizację. No tak, no ja wiem o tym, że odkryliśmy. Wiem o tym. Czekajcie, tu już byłem. Jak my tu mamy wejść? Chyba od tej strony, nie? Jednak co? Na samym początku byliśmy. Jeleni, jakieś sarenki, te sprawy. Jest teleport. Więc i będzie wejście pewno. Jestem tylko ciekaw, co mnie tam w środku czeka, nie? Ile w ogóle mamy miejsca? Ej, ale my musimy jeszcze szybko pojechać na sprzedaż. Dobra, lećmy na szybką sprzedaż. Jak na początku każdego odcinka szybka sprzedaż, cyk, cyk. Nie no, ale tak poważnie to trzeba, no bo co ja z tym później zrobię? No nic z tym nie zrobię, no. Kurwa, co jest? Dobra, siemano, handluj z tym. Handluj z tym, dealuj z tym. A, sprzedaj, nie kup. Masz. Trzymaj. Dobra, mam nadzieję, że nic swojego nie sprzedaje. A nie, bo nie da się swojego sprzedać, no tak. Dobra, to jakieś beznadziejne rzeczy. I łuk. Ale poczekaj, jak sprzedam ten łuk, to sprzedam ten łuk też tu? Nie, no chyba nie. Dobra, mam go w ekwipunku. Tak, no mam dwa wielkie łuki. A, bo mogę poznać przecież po tym, że w tym drugim wielkim łuku mam wrzucony... Nie pamiętam, jak to się nazywa. Przyznaję twojej broni 20% kradzieży życia? Mam jeszcze opcję na tym, na toporze? Nie mogę, kurwa. A to by było mocne. To by było mocne. No ale trudno, no dobra. No nie da się, to się nie da. Jest jak jest. Idźmy sobie na ten Karmalach, czy Kamralach. Tak, tak, właśnie. Dokładnie tak. Nie wiem, co powiedziałem. Mam nadzieję, że nikogo nie obraziłem. To były po prostu zaklęcia, dobra? A tymczasem... O kurwa. Co to jest? No nie wygląda to, jakbyśmy się mieli bić, co prawda. Ale nie wygląda to też dobrze. Dzień dobry, witam. Pogadajmy. Odpraw rytuał. Dziczyzna, cebula, czosnek. Dobra. Check it out. They did it. Somebody did it. Impossible. See, someone's here. Damned morons. Nobody could be stupid enough to actually fall for this. O kurwa. And yet... Hey, you there. We can't exactly see you because, you know, we're dead. But we can sense that you're here, so... Congratulations! You've made it to the sacred site of knowledge! Is that what we call it? I can't believe this shit. Have you actually fell for it? Yeah, I can't believe it. I know, right? Traveler, the knowledge you seek, the knowledge we druids decided to share with you is that... You can kiss our dead magical asses and get the hell back to wherever you came from. Now scram. Tacy jesteście, kurwa, śmieszni? Co to ma, kurwa, być? Oh yeah, I forgot. They always need answers, don't they? Right. What did you expect? A monster fight? Some grand artifact to carry you back home? Spodziewałem się niespodzianki w postaci potwora. Jakiś skarb by się przydał. A w sumie... No monsters here. At least none you can fight. Szkoda. To a skarb? Yeah, you people and your treasures. You remembered to take something with you? Not really. Here. Is your artifact. Ciekawe, co dostałem. Carry it with you at all times or else. I can't
I just can't. Now scram. Tacy z was dowcipni się? Kurwa gnoje. I to tyle? I ja tyle czasu tu szedłem i się zastanawiałem, czy tu na pewno przyjść. Aha. 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 To jest jedyne, co mogę powiedzieć w tej sytuacji. Może jest tu coś gdzieś ukrytego, no bo nie wiem, no... No chyba twórcy gry nie zrobiliby takiego pranka, co? Ja jestem ciekaw, co się stanie, jak ja bym w to wbiegł. Ale podejrzewam, żeby mnie to po prostu zabiło. Są jakieś zioła, chociaż tyle, no ale... Ej, trochę się zawiodłem, bo myślałem, że tu naprawdę będzie coś fajnego. Myślałem, że to naprawdę będzie coś takiego... W sumie, kurwa, nie wiem, co myślałem. Chciałem, że będzie jakiś fajny fajcik, jakiegoś ogra będzie można ubić. Albo cokolwiek ubić. Interes, chociażby. A wyszło na to, że gówno. No i teraz się delikatnie podłamałem tym tematem. No trudno, ale tu mamy kogoś leżącego na samym środku. Odpłyńmy sobie do niego. Jest tu jeszcze coś w ogóle ciekawego w tej wodzie? Chyba nie. O, krwawa przysięga. Zadaje 50% więcej obrażeń, jeśli przeciwnik ma mniej niż 50% maksymalnych punktów zdrowia. To jest broń jednoręczna w ogóle. No ale mam tragiczne te obrażenia. Jakby nie oszukujmy się, ma żenujące te obrażenia. Te obrażenia są jakbym, nie wiem... Nie wiem, jakbym... Miał pierwszy poziom i tu przyszedł? Tak to można określić? Chyba tak. Dobra, zróbmy sobie w takim razie te... ruiny tutaj jeszcze. Bo na pewno są tu koledzy... którzy chcieliby się ze mną pobić. Więc trzeba im... to ułatwić troszeczkę. Oj, chyba nie trafiłem za bardzo. O, zdesperowany piechur. O kurwa! Ale mi hita dał. Co jest? Dobra, panie kochany. Na spokojnie, na spokojnie. Noż kurwa, no nie bij mnie, bo mnie zabijesz, co ty? Pojebało cię? Ej, ci łucznicy są mega denerwujący. Ej, ilu ich przyszło w ogóle? Dobra. Panowie koledzy. Bo wy przeginacie pałę, nie? Naprawdę. Ej, prawie mnie zabili. Dobra, Holmesy z nich wezmę. Nie, dobra, tamten to mnie bardziej wkurwił na górze. Chodź tu, jeden z drugim gnoju. Naraz. O kurwa, jednak nie naraz. Ej, spokojnie, spokojnie! No, kurwa, jeszcze się zablokowałem! Dobra, ja potrzebuję jakiejś broni jednoręcznej. Sensownej. No zginiesz dzisiaj! Nie wiem, ci łucznicy to dramat jakiś. Kurwa, no co jest? No wszystko od ciebie będzie siadać, czy co? Nie no, ja pojebie mnie za chwilę. Ej no, halo! Gdzie jest moja kondycja? Co się dzieje? Stamtąd jeszcze mnie gościu bie... Dobra, kurwa. Zdenerwowałeś mnie teraz. Ty, ale ten bandyta skąd się tu wziął? Bo tam był piechur, tu są bandyci. Strasznie ta kondycja mi ucieka. Bo ja rozumiem piechurów. Że sami zdesperowani piechurzy, łucznicy, etc. Ale skąd ci bandyci się kurwa tu wzięli teraz? Do tego nie rozumiem, chyba że tutaj jest coś z tymi bandytami. No nie. No to ja nie kumam, o co chodzi. Tak szczerze mówiąc nie czaję. Skąd oni się tu wzięli? Dobra, weźmy jeszcze to.
HP sobie odnowię. Jest tu jeszcze ktoś do fajtu, czy nie? Bo nie wiem, czego się spodziewać w sumie. Tak szczerze mówiąc, to nie wiem, czego się spodziewać. O, jest skrzynka. Tylko czemu bardzo trudny znowu? O, kurwa, za bardzo. Ajajaj. O, mamy to. Kamieniek szlifierski. Podka 75. Nice, o, jest jeszcze jeden. Kurwa. Złazisz stamtąd? A dobra, zresztą siejce tam jak chcesz. Mi to nie przeszkadza. Ty, on se podkę pił tak jak gdyby nigdy nic. No chyba go pojebało lekko. Chyba go leciutko pojebawszy. Dobra, czy ktoś jeszcze tu został? Kto tam leży? O, jest! Ty, ale oni... Tak jakby spali. No bo on jest w środku namiotu, WTF. Chyba, że się tak beznadziejnie zrespił. No chłop w środku namiotu, no ewidentnie. Dobra, resztę sobie zostawmy na razie. Ale mam jakieś spadki FPS-ów, nie wiem, o co chodzi. Takie delikatne lagiszcza. Ciulwi, o co kaman. Dobra, tu już chyba nikogo więcej nie będzie. Tego, co zauważyłem. Dobra, tu jest G, tu jest G. Tu był jakiś w ogóle stary zamek, wniosek z tego. No i teraz co? Co nam zostaje tak naprawdę? Ej, tu jest jakiś młyn przed nami jeszcze i tu mnie też nie było. Dobra, to idźmy na ten młyn. Może tutaj byli ci bandyci, którzy po prostu przybiegli do mnie. I chyba tak to właśnie wygląda, nie? Chyba tak to właśnie wygląda. Dobra, na spokojnie sobie podejdźmy do nich. Na spokojnie sobie podejdźmy. Tylko teraz tak. Zobaczmy. Tu nikogo. Tutaj jacyś pojedynczy. No dobra, może nie będzie tak źle. Może nie będzie tak tragicznie, słuchajcie. Podejdźmy sobie od środka tego młynu najpierw. Sobie zlutujemy na spokojności. Bez stresów jakiś. Cyk pyk. Ten nóż skrytobójcy sobie wyciągnę. Chciałbym kogoś w końcu spróbować nim może na raz. Choć raczej... Raczej jest to niewykonalne, ale... No chciałbym spróbować. Bo jestem ciekaw, ile to damage'a zadaje, jak faktycznie się kogoś podejdzie z tym. Kamienie szlifierskie się na pewno przydadzą. Kurwa, podoba mi się ten sztylecik. Wygląda całkiem nieźle. A tymczasem na cichacza. Ty, a ten stąd gdzie poszedł? Tu chłop przed chwilą stał. Co tu się teraz wydarzyło? No dobra, no nieważne. Ej, no kurwa, jak on mnie niby słyszał? Co jest? Jak on mnie niby słyszał? Już skradałem się po cichaczu, o kurwa. Oj, 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 jest kakaraka. Dobra, na krótko z nimi. Trzeba się z nimi bić, ale... W takim jakimś miejscu, żeby... Oni nie mieli aż tak wiele do zrobienia. Chociaż jak tak patrzę, to ja tu chyba mam gorzej niż oni. Dobra, na spokojnie. Panie kochany. Kurwa, dobra. Zdenerwowałeś mnie teraz, wypierdalać. Gnoje jedne. Oła! No nie bij mnie! Dobra, kurwa. No on mnie... Dobra, to jest bardzo zły pomysł, żeby tu być. Bo on mnie może bić, a jego nie, nie? W tym wszystkim.
A wytrychy wezmę. Reszta to tam gówno warta. U niej jeszcze jeden! Kurwa, myślałem, że to już koniec. Dobra, na spokojnie, no. Damy radę. Jeszcze tylko trzeba będzie zrobić porządki w ekwipunku, żeby nie było tak ciężko. Dobra. Co my mamy? Co tu tak dużo waży? I ile ja potrzebuję, żeby mniej ważyło? Trochę z tych mieczy by się trzeba było pozbyć. Tylko z których? Bo wszystkie ważą w pizdą. Wszystkie ważą w pizdą. To byśmy wyrzucili. I 10 tego mi brakuje. No dobra, no to powyrzucam te hełmy jeszcze. Mam 225 na 225. Najgorsze, że w to miejsce się nie mogę teleportować stąd. Chyba, że gdzieś tam niżej jest jakiś teleport. Kurwa, ale ich tu jest pełno na razie. Kurwa, nie za bardzo wiem, co mam zrobić, słuchajcie, w tej sytuacji, bo... Ale z drugiej strony, dobra, mamy te ruiny pradawnej iglicy tutaj blisko. Dobra, teleportnijmy się. Teleportnijmy się, posprzedawajmy to, co jest do sprzedania. Bo jednak szkoda mi, żeby to marnować. Kurwa, oni znowu spać poszli. Dobra, czy oni muszą spać? Mogę wejść do środka i tutaj komuś wjebać i zasnąć, czy tak średnio? Ty! Oj, rad! Nie mogę z nią pogadać, no i chuj. O, jeszcze grę mi ścięło, super sprawa. Ale czemu ja z nią nie mogę pogadać? W sensie, jakby rozumiem, że ja się jej wbiłem na chatę, nie? Ale... No chyba powinienem móc z nią pogadać mimo tego. Dobra, czy tutaj mogę się gdzieś przespać? Jedno łóżko potrzebuję wolne. O! Nice. Dobra, do 9. Ty! Chrowl ze mną spał. Spierdalamy stąd. W tych skrzyniach nic nie ma. A, bo to jest wszystko to, co ja przelutowałem, tu się nic nie zrespiło. Szkoda. Znaczy, z jednej strony dobrze, nie? No bo to by było takie, że można by było co chwilę coś stamtąd zabierać, a z drugiej strony szkoda. Po prostu. As Camelot's representative, I will be paying a bounty of 10 gold pieces for the death of each bandit. 10 sztuk złota? As long as adequate proof is provided. A, bo ja zabiłem kogoś. Co odebrać nagrodę? Really? You fought bandits and killed them? Ooh, I want to hear all the details. Here's your reward, but promise you tell me everything. A myślałem, że ja z nim gadałem już. A ja go po prostu okradłem. Dobra, daj mu jeszcze jedną. Ale co, za jedną naznaczoną skórę 10 zł? Again, you really like killing, don't you? Te 10 zł to trochę taki żart jest, nieśmieszny. Or do you prefer doing it up close to watch the light fade from their eyes? I have so many questions, but for now, here's your reward. I mogę mu ją dawać cały czas. Oh, hey, before you go, I can see the blood loss in your eyes, you know. It takes one to know one. So here's some friendly advice, free of charge. If you are seeking scum to slay, you'll find bandits in the ruins of a merchant settlement nearby. It's worth visiting if you haven't already. Spokojnie, Cillian. Ja chciałem pohandlować, a nie kurwa się zastanawiać. A, Jezus Maria. Ale to bez sensu, 10 tego? Znaczy, wydaje mi się, że to jest lepiej niż jakbym tą skórę sprzedawał po prostu. Ale dalej jest to gówniany hajs, tak szczerze, nie? Dalej jest to gówniany hajs. Zastanawiam się, czy tego czekana sobie czasami nie zostawić. I po prostu nim nie bić później. Żeby wziąć tarczę albo coś. No nie wiem, kurna zresztą. Zresztą te czekany dropią co chwilę, dobra, jebać to. Czy mam coś jeszcze tu do sprzedania, co jest ciężkie? Chyba nie. Jakieś skóry. Ale te skóry posprzedawajmy. Ale ogólnie nie ma tutaj nic, co jest ciężkie. Jak dla zasady. O, te też możemy sobie sprzedać, piździonki. No i tyle. I tyle, i koniec. Dobra, no to teleportujmy się tam i co? No, lecimy dalej, nie?
Czekaj, tylko zastanawiam się, stąd czy stąd lepiej? Stąd chyba, z opuszczonej twierdzy pójdziemy. Wydaje mi się, że to sensowniejsze, żeby pójść tak po prostu i ich tam dojechać. Bo jest ich tam fest dużo, nie? Jest ich tam fest dużo, więc myślę, że warto. Bo raz, że to jest oczywiście darmowy exp, nie? A dwa, że jednak, kurna, dropik też z nich jest jakiś. Jakby dropu nie było, to wtedy bym się zastanawiał jeszcze, nie? Czy to jest warte. Ale z drugiej strony, jest to RPG. Mamy broń. Mamy drop. Mamy expa. Mamy hajs później z tego. Mamy lepszy damage później z tego. I nie tylko damage, ale też więcej możemy nosić, etc., etc. Więc wydaje mi się, że ma to sens. Tak mi się wydaje. Ale to wiecie. Wiecie, jak jest z wydawaniem się, nie? Dobra, schodzimy w dół. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś itemsy. Biorę wszystko, później będziemy się zastanawiać. O, jakiś trup. O, siemano! O kurwa, nie trafiłem go! O, ty gnoju! Dobra. Tu kolega zdych. Tu chyba musimy jednak górą wyjść, wiecie? Tu się nie da. I tu był gdzieś nasz kolega łucznik. O, jest i on. Masz, w łeb. Kurwa, 0 HP mu zostawiłem. Wypad. Jest tutaj teleport, patrzcie. Czyli był tu teleport do wzięcia. No tylko kto wiedział, nie? Dobra, nara, gościu. Topór sobie weźmiemy, resztę mam w tyłku totalnie. Bo ten topór przynajmniej jesteśmy w stanie opchnąć za jakąś sensowną kwotę. To się w ogóle broni, nie? Te kurtki, cała reszta to jest gówno warte, więc... No to ktoś jeszcze do mnie chyba strzela, co? Czy mi się tylko wydawało? Nie no, chyba mi się wydawało. Znaczy to, co mnie w ogóle denerwuje w tej grze na pewno, to te spadki FPS-ów momentami. Bo one potrafią być mega irytujące. O, jest bandyta. Mam cię! O kurwa, nie naraz? No co ty, kolego? No ja cię naraz chciał dupnąć. Co to jest za... Zadrapane buty rycerza. Ej, to może być drogie. No, jest w chuj drogę. Jest takie drogie, że trzeba wyrzucić, bo jest za drogie, słuchajcie. A my nie możemy takich drogich rzeczy nosić przy sobie. Ale że nada. Marwentki nie bierzemy. I tak ogólnie to ta lokalizacja, czy tam lokacja mi się troszeczkę kończyć zaczyna. Czy był tu jakiś szał, jeśli chodzi o itemy? No nie powiedziałbym. No nie powiedziałbym jednak. Bez szału było, można by rzec wręcz. A tu co na górze? Aha, tu na górze jest tylko taka ambona, można by rzec. Nic ciekawego znowu. Czy coś tu, może tu na górze coś tego? A, po tej drabince się nie da wejść. No dobra. Brzmi jak plan. Ale w tej lokacji nam zostały tak. Obóz. Stajnia, czy coś takiego, ale tam widzę dużo trupów i krwi. Więc tam jest jakiś boss tej lokacji. I tutaj... A, bo jesteśmy na drugiej stronie tego muru, czy tego mostu. No tak. Czyli tutaj też na nas koledzy czekają. No to trzeba ich wyciąć po prostu, no, w pień. Dobra, gin tam. Pierdolił mi tu. Nie wiem, trafiłem go czy nie? Tego na pewno. Ten nie wiem, czy dostał. O, teraz dostał na pewno, dobra. Po co mam się z nimi bić? Marnować sobie potki później? Jak mogę ich po prostu zastrzelić? I tym oto sposobem fajcik był szybszy. Jakiś łuk, jakieś miecze. Szczerze mówiąc, tamta strona była chyba lepsza, jeśli chodzi o itemy. A po tej stronie mam wrażenie, że same gówno było. A, i tu można sobie po prostu wejść, tak jest zrobiona ta lokacja. No okej.
Ja, co tu jest na dole? Ty, tu jakiś chłop siedzi. Co jest? Co jest? Ej, to jakiś zaprzyjaźniony chłop w ogóle. Berach. Heavens above! What have you done? You shouldn't be here. Definitely should not. There's no escape from this place. Just look at me. I'm stuck here for good. To nieprawda. Get up and leave? What a joke. Oh no, no. It's not that simple. And if you value your life, you'll stay here too. My curse is contagious. Co to znaczy? Just look at this boulder. This one here. It tried to kill me. And it wasn't an accident, oh no. And you, I guess, were just curious what you could find under this famous road? Dear me. Here's what you found. A whole load of bad luck and a curse to boot. But, well, if we're to die together, I guess I should introduce myself. I'm Barak, a knight. Or perhaps a would-be knight. I don't know anymore. Co on pierdoli? Czyli nie możemy wyjść spod mostu, bo stanie się coś złego? Jeśli się nie ruszysz, to też w końcu umrzesz. No w sumie. At least I'll die on my own terms. Which include not sitting anywhere a stone can crush my head. So I'll remain here, in this exact place. No co to za klątwa? I didn't bring it upon myself. It was that damn priest clad in red. With just one look, he brought misfortune upon me. And then I brought it to Lemre. Co, o co chodzi z tą klątwą? Well, it's obvious, don't you see? This stone block almost killed me. Lemre died before that. I was also attacked by bandits on the road and almost spotted by a band at Del Rita. Before that, someone stole almost all my money and my helmet of all things. Ale przeżyłeś. Nonsense. You'll see. Soon something will bite me and I'll die. Or another boulder will fall and crush me to death. Kim była Lemre? Oh. My dearest Lemre, we had a wonderful time together. I've never had a better steed. She carried the weight of the world. Me, that is. Then one day she just died. A rather rude goodbye, considering how long we'd known each other. Czy mogę już powiedzieć, że on jest po prostu regularnym debilem? Czy jeszcze nie? Bo nie wiem. No może mogę jakoś mu pomóc, no nie wiem. I would like to leave this place. That's true. I'd like to find someone to reverse that curse, but I can't leave here. Do you really want to help me? Popytać mogę. Why do you care so much about coming out from under the bridge? Why do you keep insisting? Who are you anyway? I know. You're him. You're here for me. You came here to take my life. I'm not going to give you the satisfaction, you vermin. Defend yourself. Mamo, debil. No idiota, no po prostu kretyn, no. Co ja powiem? No, Gladiusa miał. I w sumie nic poza tym. Ale dramat. Ja pierdolę, w ogóle, chłop, Jezus, ale miałem nieszczęście. Mój Boże, wszystko chce mnie zabić. Ty pewnie też chcesz, zginiesz. No i chuj, i próbował mnie zabić. No nie, no idiota, no po prostu, no mówię, regularny debil, nie? No inaczej się tego nie dało nazwać. I nie da się tędy już wejść, czy co? Przecież to było zrobione tak, żeby można było tędy wchodzić, a się nie da. Jakby WTF. Co było widać chociażby po tym, że były te schody tam, do góry. O mój Boże, no cóż, jest jak jest, słuchajcie, nie? Jest jak jest. Ale co, no wyczyściliśmy ten mostek, wyczyściliśmy wioskę, przynajmniej w dużej części, jeszcze został nam ten dół i ten jeden obóz, ale to zrobimy sobie już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, no i oczywiście zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze nie subujecie mojego kanału. Dziękuję wam za oglądanie, do następnego, na razie, no i cześć!